Pani Justyno, pani powiedziała o wadze ciężkiej tego Wiktora właśnie. Tak. Nie wiem, czy wszystkie ważą tyle samo, będę musiała sprawdzić. On sam w sobie ta statuetka jest ciężka, ale powiedziałam o wadze ciężkiej, widząc innych nominowanych. To nie są inni nominowani. To są najwybitniejsi dziennikarze i publicyści w kraju. Więc ja powiedziałam też, że ten Wiktor jest dla mnie zaskoczeniem, bo ja przegapiłam moment, w którym byłam nominowana. Nie wiedziałam, że jestem nominowana, powiem tak. A na dowód, że nie wiedziałam, że byłam nominowana, dodam jeszcze, że nie wypełniłam, ponieważ mam Wiktory i powinnam też nominować innych, więc przyznam się teraz do czegoś. Ja nie wypełniłam ankiety, ponieważ zmieniałam adres i ona gdzieś po drodze mi zaginęła, więc ja jej nie wypełniłam, nie oddałam na siebie głosu i nie wiedziałam, że jestem nominowana. On jest potrójnie zaskakujący i podwójnie ciężki ze względu na konkurencję. Na konkurencję, która jest bezkonkurencyjna, bo jak ja słyszę Tomasz Wis, Janina Paradowska, to są wybitni dziennikarze. I bardzo się cieszę. Odbierając tę nagrodę, powiedziała pani o dwóch, między innymi dwóch rzeczach. O słowach, kamieniach, w cudzysłowie, które bardzo łatwo mogą zranić. A druga sprawa to o takim syndromie, w cudzysłowie, błogosławionego dziennikarskiego nerwa. Jak ważny on jest dla pani? Jak przestanie drgać, to czas umierać zawodowo. To nie jest zawód, który da się wykonywać obojętnie. Dystans to co innego. Warto, a nawet trzeba go czasami w tym zawodzie złapać. Ten dystans łapie się z odległości albo z wiekiem, albo jedno i drugie. Wiek daje pewną życiową mądrość, która pozwala na dystans, natomiast tego zawodu nie da się wykonywać obojętnie. I kiedyś sobie powiedziałam, że jak wrócę do domu, a w głowie ani gdzieś w środku nie będzie żadnych emocji z dnia, który minął, który spędziłam w pracy, to pora się pożegnać.